Witamy Państwa w ostatnim tegorocznym programie Gość Dnia. A dzisiaj będziemy mieli okazję rozmawiać z Prezydentem Opola, Panem Arkadiuszem Wiśniewskim. Dzień dobry Panie Prezydencie. Dzień dobry, witam. Panie Prezydencie, tak chciałem naszą rozmowę zacząć od tego, czy pamięta Pan swoje myśli, które Panu przychodziły 1 stycznia 2020 roku, bo miałem okazję być z Panem wtedy na scenie. Ja pamiętam Sylwestra rzeczywiście, bo spędzam go od paru lat z mieszkańcami i to jest bardzo sympatyczne że robimy dobre ciekawe imprezy pod amfiteatrem w tej chwili więc jest kilka tysięcy osób i mam o przyjemność zawsze złożyć im o tej 24 życzenia no i ja zawsze mówię o tym żeby rok był lepszy prawda no i w kontekście tego co się w kolejnych miesiącach wydarzało... Konia z rzędem to... temu, panie tak, prezydencie, tak. że mógłby postawić dolary przeciwko korzechom wtedy, że tak się stanie. Tak, dziękuję, że mnie pan obronił, bo już czułem się winny, <laughs> że, że się życzenia nie spełniły. <laughs> ale, nie. ale poważnie rzecz biorąc, rzeczywiście rok jest, rok jest szalenie nieprzewidywalny. W zasadzie od, od marca, kwietnia jest szalenie nieprzewidywalny. Tak żartobliwie powiem, w pewnym momencie planowaliśmy wyjazd do Chin. Mhm. Planowaliśmy wyjazd do Chin. To był luty. I moja żona przyszła i powiedziała, ty, ty do tych Chin na pewno chcesz jechać, ale co tam się dzieje? Mówię, to jest pokój, gdzie to te Chiny, to miasto, 800 kilometrów, to się nic nie stanie. A trzy tygodnie później już te Chiny były w Polsce, tak. mówiąc, mówiąc w ten sposób, więc, mm, więc to było absolutnie nieprzewidywalne to, co się wydarzyło. Skala integracji świata jest też ogromna, to widać w tej chwili tak. po tym, jak, jak przynajmniej tej, tej takiej części, która jest powiązana gospodarczo, jak, jak to szybko się rozniosło. I to wywaliło, wywaliło nam wszystkie plany na cały rok. Panie prezydencie, niech pan pozwoli, że wcielę się trochę może w inną rolę. Nie takiego tu redaktora, siedzącego w studiu, bo tak naprawdę minął rok, a my mamy przyjemność po raz pierwszy tu w tym programie hmm. ze sobą rozmawiać. To też o czym świadczy, czym jest e, Czas na Opole, bo, bo jest to redakcja starająca się rzetelnie pokazywać obraz Opola i naszej rzeczywistości. Nie staniesz się na moment takim mieszkańcem Opola, a pan w końcu jest tym e, włodarzem. I tak sobie pomyślałem, że jest kilka takich ważnych rzeczy z perspektywy takiego zwykłego mieszkańca, codziennie chodzącego do pracy, idę sobie, panie prezydencie, któregoś dnia, a na skrzyżowaniu Oleskiej nagle ogromna, wielka dziura. Ogromna. <laughs> Nikt mnie przez tyle lat na Adwopolu czegoś takiego wielkiego nie zrobił. To oczywiście w cudzysłowie nawiązanie do tej sfery inwestycyjnej. Opo, Opola. To jest to taki w pewien sposób dla mnie, też jako dla mieszkańca, takiego zwykłego właśnie symbol niezwykły. To jest rzeczywiście bardzo fajne, że, że Opole się zmienia i, i że te zmiany dotykają takich ważnych kwestii. Nie boimy się sięgać po rozwiązywać trudnych problemów. Bo ja pamiętam Dworzec Wschodni od kiedy byłem dzieckiem, a mieszkałem na osiedlu Armii Krajowej wtedy jeszcze ZWM, to zawsze były korki. I potem, im byłem starszy, tym te korki były dłuższe i dłużej trwały. Yy, więc wydawało się to nie do pokonania bariera, która, yy, która w tamtym miejscu jest, że tego się nie da zrobić w taki sposób, żeby yy, tych korków się pozbyć. Tymczasem proszę, yy, yy, plany, zamierzenia, yy, opowiadanie dziennikarzom o tym, co chcemy tam zrobić, trochę niedowierzanie ze strony, ze strony różnych, różnych osób, czy to się na pewno uda. Dzisiaj mamy największą inwestycję w mieście liczoną na prawie 150 milionów, odbywającą się w praktyce na trzech poziomach, bo i, i tunel podziemny, i ten yy, yy, poziom zero, Pozuł tak, byśmy zero jest tak i, i jeszcze torów, czyli nasypu, nasypu kolejowego i dodatkowo jeszcze dziura w nasypie. Więc, więc rzeczywiście spore, spore zamierzenie jak na skalę, skalę Opola, yy, ale myślę, że przyniosą duże zmiany pozytywne w, w, w całym mieście, yy, bo one są powiązane szerzej z całym planem inwestycji, który się w tej chwili dzieje w mieście, bo one zmienią sposób poruszania się po ulicy Katowickiej, po ulicy Kośnego, zmienią się, zmieni się sposób po, po, poruszania ulicą Żeromskiego, a za chwilkę też to druga wielka inwestycja, która się w tej chwili dzieje, czyli dworzec główny i centrum siatkowe, tam również wejdzie ruch dwukierunkowy na ulicy Kołontaj i Rejmonta, które są w tej chwili jednokierunkowe, jednokierunkowe. Mhm. więc to będą duże zmiany, które na pewno na początku będą wymagały troszeczkę przyzwyczajenia się do nich, ale finalnie mają przynieść, poprawić jakość podróżowania po mieście i korzystania w ogóle z, z, z centrum miasta. Mówię o tych inwestycjach i o tych pieniądzach, bo to był też na pewno dla Pana bardzo trudny moment, bo. Trzeba było bardzo szybko zareagować na to, co się stało w związku z COVID-em. Tak jak Pan powiedział, początek roku, pierwszy kwartał i wiemy, co się nagle stało. Wracam do tego, że się wszystko wywróciło. To były bardzo trudne decyzje i dzisiaj może Pan być z nich po tych trzech następnych kwartałach rzeczywiście zadowolony, że udało się przebrnąć ten ogromny, ogromnie ciężki czas dla, w ogóle dla samorządów w kraju. To widzieliśmy. Tak, rzeczywiście. Ja pierwszy raz w historii, od, od kiedy jestem prezydentem, skierowałem osobisty list do mieszkańców e, uspokajający ich, mówiący: z, Mamy pandemię, ale damy radę, możemy mm -hmm. na siebie wzajemnie liczyć, i, i w ten sposób przetrwamy trudny czas. Chociaż robiłem to w czasie, kiedy sam byłem pełen niepewności, a tym bardziej w kontekście tego, że w, wchodziliśmy w ten rok z ogromnym planem inwestycyjnym na pół miliarda złotych. To były działania, które były obliczone na zupełnie inny rok. I nagle się okazało, że trzeba ciąć, trzeba szukać oszczędności, tak żeby przede wszystkim zatrzymać ludzi w pracy, nie sięgać do trudnych decyzji dotyczących poszczególnych etatów. Dzisiaj, z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że to się wszystko udało, mm. i wtedy. Trochę tak na wyczucie, bo przecież nie, nie ma żadnej instrukcji jak postępować w pandemii, jeżeli chodzi o gospodarkę samorządu. Robiliśmy ulgi podatkowe jako jeden z pierwszych samorządów dla przedsiębiorców. No właśnie chciałem o to zapytać, bo nagle któregoś dnia chciałem zapukać do swojej restauracji, już nie można było, prawda, u, u, ulubionej. Natomiast tu miasto wyszło z pewnymi inicjatywami. Jak to się spotkało z odbiorem przedsiębiorców właśnie? Tym, którym mogliśmy pomóc, bo chodzi to mhm. o lokale miejskie, myślę, że odebrali to bardzo ciepło. Zresztą dziękowali niektórzy osobiście, bo mówili, że to jest ważne wsparcie dla nich w czasie pandemii, kiedy lokale są zamknięte, nie z ich winy, kiedy pracownicy są pozbawieni pracy, możliwości zarobkowania, bo w, w tej części restauracyjnej często zarabia się na dodatkowych różnych napiwkach, innych, innych mhm. wydarzeniach. Więc, więc te nasze decyzje wtedy rzeczywiście, tak jak mówię, były próbą Pomocy tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Jednocześnie rezygnowaliśmy z wielu wydarzeń miejskich z bólem serca, bo przecież ja pamiętam piękne obchody 800-lecia miasta, kiedy wielu Opolan oglądało Fiestę Balonową ta, ta. nad miastem, prawda, i mógłbym przywoływać jeszcze parę innych fajnych wydarzeń, które wtedy miały miejsce. I przyzwyczailiśmy Opola do Opolan do, tego, że, Opolan do tego, że miasto jest radosne, kolorowe, pełne różnych wydarzeń artystycznych, i nagle trzeba rezygnować z nieopola. Nagle jest pytanie, co z festiwalem opolskim, który ma 50 parę lat swoich kolejnych wydarzeń ciągłych. Mówię tu o ciągłości. I co robić? Kiedy my nie wiemy, co, co z pandemią, prawda, i pierwsza decyzja o przeniesieniu na wrzesień, a potem wątpliwości, przecież czy we wrześniu to w ogóle będzie możliwe. A przecież się udało. Pamięta Pan te puste ulice? To było przestraszające. Opole, Opole Straszne. wtedy wyglądające tak, jak Pan powiedział, zawsze barwne, zawsze kolorowe, zawsze ludne jednak, co by nie było. I te marcowo-kwietniowe puste ulice, to do dzisiaj obraz chyba, który w nas tkwi. Tak, to, to, to było bardzo smutne, dlatego że z okna swojego gabinetu mam zawsze okazję obserwować krakowską. I, hmm. i, I rynek przed, przed ratuszem, i, i widzieć siedzących ludzi, spacerujących, oglądających e, 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 naprzeciwko mnie restauracje, kawiarenki, pączkarnia, e, hmm. prawda, przed którą zawsze tłum ludzie, nagle jest pusto. Nie? Strefa płatnego parkowania, którą zresztą tak. zwolniliśmy z opłat, żeby mieszkańcom użyć, ta strefa nagle jest niepotrzebna, bo nikt nie, nie parkuje. Powiem, tak. no, <laughs> powiem panu i jeszcze jeden taki element jako y, mieszkańca, bo ciągle mówię, zamieniłem się w tę rolę mieszkańca, Stuk Puk, a do, do urzędu wejść się nie da. To też było takie doświadczenie dla wszystkich, dla obu stron i, i dla mieszkańców. Jednocześnie myślę też to w kontekście też pewnych inicjatyw właśnie związanych z tym, co niedługo nas czeka, jeśli, jeśli chodzi o rozbudowę właśnie infrastruktury związanej z urzędami. Znaczy, tego mi najbardziej brak w tym sensie, że jako prezydent ja pełnię parę różnych ról, w tym oprócz oczywiście bieżącego administrowania, współpracy z urzędnikami, swoimi współpracownikami, to taką ważną rolą jest rola reprezentacyjna, spotykania się z mieszkańcami, rozmawiania albo bywania w ich imieniu w różnych miejscach. Ten rok jest, mój kalendarz był pusty pod tym kątem. Mhm. Nagle znikli ludzie, którzy wokół mnie często byli, z którymi miałem okazję się cyklicznie przy jakichś wydarzeniach spotykać, zapytać jak im się żyje, jak oceniają mhm. to co się dzieje w Opolu choćby o polscy seniorzy, których w ciągu roku odwiedzamy, ale też rady dzielnic, do których miałem okazję przyjechać i porozmawiać. Nagle tego nie było. Nie? To, to jest rzeczywiście doświadczenie smutne i wierzę, że, że już takiego nie będę miał. Nie, nie bardzo, chciałbym bardzo, żeby... bardzo pouczające z drugiej strony, chyba dla nas wszystkich społecznie. Ale wracam do inwestycji, mówiąc o, o urzędzie, bo, bo wiemy, że ciągle też patrzy się na to funkcjonowanie i działanie miasta i, i tutaj też myśli Pan pewnie o rozwoju tych instytucji, które mogą pomóc nam, mieszkańcom. Teraz mówię mieszkańcom. W tym, żeby nam się jeszcze lepiej komunikowało. Tak, to, to, to było bardzo ważne, że w, że w tym trudnym roku udało nam się utrzymać ciągłość pracy urzędu szczególnie w tych takich podstawowych zadaniach dlatego ważne dlatego że przecież pracownicy również byli na zdalnym część urzędników chorowała na covid mój zastępca sekretarka kierowca wszyscy byli chorzy na covid więc nie jest łatwo utrzymać ciągłości pracy z jednej strony z drugiej strony to nas nauczyło też ta praca zdalna pokazała że mhm. wiele jeszcze możemy wyciągnąć jakby z przeniesienia urzędów w chmurę uproszczenia pewnych procedur albo też wprowadzenia tych procedur do realizacji zdalnej, takiej, że ludzie nie muszą przychodzić do urzędu. Co też nie zmieniło pewnego faktu, że po dwóch, trzech tygodniach zachwytów, opatrzcie, jak fajnie ja się <noise> pracuję, a nie muszę się z ludźmi tak widzieć, jest. nagle zacząłem zauważać, że ta praca jest mniej efektywna, że spotkania z ludźmi, dyskusja, że jakieś podpowiedzi, tak prawda. Czerpie się, prawda, się bardzo często, prawda? Że praca zespołowa bardzo dużo wnosi, nie? Mhm. że to, że nawet my się na ekranie widzimy komputera, nie zawsze jest taką wartością wystarczającą. Więc, więc jest parę pomysłów na usprawnienia w urzędzie, które będą płynąć w związku z tym z doświadczeniem covidowych. Mieszkańcy chyba też się przyzwyczaili do, do takich kontaktów z prezydentem i z urzędnikami pośrednich. Wprowadziłem czaty, które raz w tygodniu odbywają się. Z mieszkańcami, gdzie każdy może zadać to są pytanie. i bardzo owocne i aktywne. Pamiętam, bo jednak te, Duże tej, tej zainteresowanie. Aktywności jest dużo. Właśnie, mm -hmm. bardzo fajne. I to też jest jakiś wymóg. I coś, czego bym wcześniej nie robił, kiedy tego COVID-u kiedy nie było. No i oczywiście sama, sama kwestia związana z inwestycjami, z też poprawą jakości urzędu. Czy się pan z tego no... pierwszego miejsca w rankingu na wydatki inwestycyjne samorządów? Bardzo. <laughs> Najbardziej chyba, bo w ostatnich latach Opole było. Doceniane w różny sposób. Samorządy w Polsce jest ponad 2,5 tysiąca, więc, więc wcale nie jest łatwo się gdzieś tam wyróżnić czy znaleźć w dobrym miejscu, a, a znaleźć się w czołówce jest naprawdę wielkim wyróżnieniem. Tym bardziej, że często miasto jest zostawiane w tych kategoriach z. Dużymi miastami, dużymi, wielkimi przedsiębiorstwami, tak nazwalibyśmy, jak Warszawa, jak Gdańsk, jak Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź, prawda? I my jesteśmy w tej klasyfikacji, teoretycznie wydawałoby się, że na przegranej pozycji. Tymczasem ja w. w w otoczeniu kilkuset samorządów w całej Polski odbieram mi, nagrodę za pierwsze miejsce Opola, więc... więc w ogóle jest to... na, na, nagradzane było miasto w wielu różnego rodzaju rankingach i y, 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 y rankingach i y ratingach, to jest też to chyba, prawda. To chyba ważne. To ważne, miłe y, i myślę, że też y, tak to widzę y, istotne dla samych mieszkańców, bo bo jest to efekt takiej pracy zespołowej i tego w ogóle, jak miasto jest postrzegane, dostrzegane w całej Polsce, przecież to, to nie jest sukces jednej osoby czy, czy działania w jakiejś wąskiej grupy. To jest nasz cały szeroki sukces i w takim porównaniu się ogólnopolskim okazuje się, że, że potrafimy być liderami. No i wracając do tego zdrowia, bo trudno o nim nie, nie powiedzieć. Tutaj miasto też musiało bardzo mocno e, zareagować i pamiętam wiosnę i, i, i ten moment, kto, gdzie, jak, maseczka, co z tym zrobić, jak pomóc. Tutaj też było niezwykle ważne działanie. Wracam do tego, bo to jest coś, trzeba było też się społecznie do pewnych rzeczy przyzwyczaić i okazuje się, bo pamiętam nagranie, kiedy byliśmy u pani seniorki w domu, która szyła maseczkę za maseczką, tak. żeby tylko swoim e, rówieśnikom e, w taki sposób pomóc. I tutaj też to to działanie miasta też miało niebagatelne znaczenie. Rzeczywiście my w tej pierwszej fazie COVID-19 rozdawaliśmy maseczki. Wtedy był to jeszcze bardzo deficytowy, deficytowy towar. Nie tylko maseczki, bo przecież trafiała też bezpośrednia pomoc do, do seniorów. Choćby posiłki dowożone mm. do, do, do tych, którzy pozostawali w domach, bo, bo w ten sposób się mogli zabezpieczyć przed, przed panującą pandemią. To rzeczywiście się pod tym kątem sprawdziło. Nawet co ciekawe, jedna z fabryk w polskiej strefie. Ekonomicznej zaczęła tak, przeformułowała się na budowę na produkcję maseczek, i, i jak słyszałem, zdolności produkcyjne ma 40 milionów maseczek miesięcznie, więc mm. jeżeli to jest dobra liczba, mam nadzieję, że nie przekręcam, więc praktycznie każdego polaka masz maseczkę jednorazową ubrać. I wsparcie Staj szpitali, bo to też jest bardzo ważne. I wsparcie kontekst. szpitali, to co też było istotne, dlatego że miasto jako, jako samorząd nie posiada swoich własnych szpitali, ale ale jednak te szpitale działają na terenie miasta, służą naszym mieszkańcom. Stąd nasza decyzja, wspólna wsparta środkami unijnymi o tym, żeby przekazać sprzęt maseczki do szpitali, również do pogotowia ratunkowego, do tych służb medycznych, które wyjeżdżały do osób, które, które potrzebowały takiego wsparcia. Trafiły maszyny do robienia testów. Przekazaliśmy również respiratory najnowocześniejsze. To świeża sprawa, które trafiły na oddział intensywnej terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Więc rzeczywiście są to, są to rzeczy, które... Wydawały się naturalne, wydawały się koniecznością, ale ogromną niespodzianką, że my coś takiego musimy robić. Natomiast myślę, że, że stanęliśmy na wysokości zadania nawet to, że Centrum kongresowo wystawiennicze udostępniliśmy na prośbę wojewody pod mhm. szpital tymczasowy. To nie jest nasza inicjatywa, ale przecież skoro dotyczy to naszych mieszkańców i możemy w ten sposób pomóc, to nie miałem chwili, chwili wahania i czy lubię rząd, czy nie lubię, czy się z nim zgadzam, czy się nie zgadzam, to przecież wspólnie dbamy o tych samych mieszkańców i, i nie mogłem postąpić inaczej, dlatego dzisiaj CWK jest szpitalem polowym. Finansuje to oczywiście budżet państwa, nie samorząd, samorząd mhm. miasta, ale, ale przecież to miasto budowało ten obiekt i, i gdyby go nie było, gdyby nie nasza inicjatywa parę lat temu, to dzisiaj to nie byłoby pan, gdzie tego szpitala urządzić. Skoro Pan wspomniał już o, o pieniądzach, no to też trudno nie mówić w kontekście dużego miasta od lat. Wiemy w tych ostatnich tygodniach, jaka była gorąca dyskusja sporu politycznego na temat że tak powiem, nowego kontraktu z Unią Europejską, chodzi o, o, o pieniądze. Miasto też, tak jak Pan wspomniał, tych pieniędzy sporo mogło wydatkować, ale dzięki też temu, że umiało zadbać o to, aby te projekty móc właśnie finansować z pieniędzy Unii Europejskiej. To też niezwykle ogromny, ważny zastrzyk przy tych inwestycjach, o których Pan mówi. Oczywiście, samorządy w Polsce są skonstruowane tak, że funkcjonują w oparciu o pieniądze, które dostają od mieszkańców, czyli podatki. Oczywiście tych pieniędzy zawsze jest mniej niż potrzeb. I często w samorządach, a to jest taka tendencja od, od paru lat, tych pieniędzy starcza tylko na bieżące funkcjonowanie. Czyli my płacimy za utrzymanie szkół, mm. płacimy pensję nauczycielom, płacimy osobom zajmującym się pomocą społeczną, remontujemy drogi, dbamy o oświetlenie na, na ulicach, to robimy z pieniędzy podatków Opolan, którzy je płacą, ale tych pieniędzy jest za mało na to, żeby realizować jakieś inwestycje. Przecież miasto nie tylko potrzebuje funkcjonować bieżąco, ale potrzebuje też się Myślę rozwijać. Rozwoju, tak, więc Muzeum Polskiej Piosenki, no, obiekt, z którego jesteśmy dumni, to muzeum powstało dzięki pieniądzom unijnym. To trzeba sobie powiedzieć. Obwodnica Południowa Miasta powstała dzięki pieniądzom unijnym. To Centrum Kongresowo-Wystawiennicze, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, powstało dzięki pieniądzom unijnym. Nowe lampy świetne, LEDowe, nowoczesne, zapewniające bezpieczeństwo i energooszczędne, również dzięki pieniądzom unijnym. Miejska Biblioteka Publiczna, pieniądze unijne, to jest kwota 700 milionów złotych, jakie od kiedy jestem prezydentem miasto pozyskało od 2015 roku, to jest równowartość całego budżetu rocznego, więc proszę sobie wyobrazić, jakiego rzędu są to inwestycje, bo jeżeli dodać wkład własny miasta, to są inwestycje na ponad miliard złotych. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić życie, życie miasta bez, bez, bez tych pieniędzy, bez tego wkładu, który, który one wniosły. Również o polskie firmy przecież realizowały zlecenia, z tych pieniędzy były realizowane wypłaty pracowników, Aha. zakup towarów, usług. To to też kwestia społeczna, bo właśnie z pieniędzy unijnych dostarczaliśmy paczki dla, dla osób, które były w trakcie, w trakcie pandemii COVID-u zamknięte, zamknięte w domu, więc, więc oczywiście nie ma rozwoju samorządów w Polsce bez pieniędzy unijnych, dlatego twardo stanęliśmy Twardo stanęliśmy w, w obronie y, y, miejsca polski w Unii Europejskiej, tak nie boję się tego nazwać, i, i tego, żeby nie odcinać się pod, pod obawą y, przed praworządnością, nie odcinać się od tych pieniędzy, bo bo bycie uczciwym państwem praworządnym to nie jest nic złego. To jest standard, o którym wiele lat marzyliśmy, kiedy, kiedy trwała rewolucja Solidarności, kiedy chcieliśmy z siebie zrzucić jarzmo, jarzmo komunizmu, a dzisiaj, jak nie Unia Europejska, to alternatywą do tego jest Rosja. Stąd cieszę się osobiście, czuję satysfakcję, że na te nasze protesty samorządowe, na mój osobiście również, mhm. premier Morawiecki powiedział tak i przyjął te wszystkie unijne zobowiązania, które. Które wcześniej sam zresztą wynegocjował, o czym, o czym mówił. Bo to tak paradoksalnie było. Tak, nie? tak, dokładnie. Panie prezydencie, to trudno mi też nie zapytać pana o to, w które miejsce pan najbardziej lubił chodzić, bo to rozwijające się Opole, to zastanawiam się, czy pana częściej widać było w ogrodzie zoologicznym z rodziną, czy wśród kolegów na stadionie piłkarskim, bo jest pan fanem sportu i tego też pan, pan nie ukrywa, będąc ciągle przy tych inwestycjach, o których pan mówi. Mówię to o tym, że opole rzeczywiście ma niezwykle szerokie spektrum, czy o kulturze, no bo żeby tutaj nas też i koledzy z kultury, że nie ich pomijamy absolutnie, czy w takich miejscach. Mówię to o tym, że było wiele niezwykłych, fajnych miejsc, i mimo wszystko w dobie tego, tego COVID-u. Mieszkańcy potrafili się jakoś tak zorganizować i to opole, mimo tych obostrzeń, żyło, tętniło życiem, no i miało sporo spektakularnych takich radości na niebie kulturalnej, sportowej właśnie, czy społecznej. No, udał nam się festiwal, choćby we wrześniu, chociaż mało kto w to wierzył, a przecież zabawa była była przednia, oczywiście dla większości w telewizji, bo to obostrzenia covidowe, ale udał się festiwal. Ja byłem zaskoczony, przecierałem oczy ze zdumienia, jak prawie 2000 Opolan pojawiło się na rajdzie rowerowym, pierwszym, który zorganizowaliśmy na otwarcie mostu Halubczoka. Zresztą to jest miejsce, które, tak jak mnie Pan pyta, bardzo lubię, czyli wyspa Bolko. Mało które miasto ma w centrum miasta, w ścisłym centrum. Park na wyspie, który jest ostoją zieleni, ostoją relaksu. Który dodatkowo rozwinęliśmy, bo, bo przecież pojawiła się ta architektura związana z parkiem 800-lecia i pojawił się ten most pieszo-rowerowy, pieszo tak. pierwszy, pierwszy taki. No dodatek w tym roku również zrobiliśmy remont drugiego mostu, który na wyspę prowadził, Ireny Sendlerowej, tego mhm. zielonego, zielonego mostku. Chociaż oczywiście rzeczywiście to był rok pod tym kątem trochę smutny, bo wydarzenia sportowe niestety odbywały się bez widzów. Więc nie wszystkie mecze Odry mogłem oglądnąć jako, jako widz. Podobnie z Gwardią Opole, no. na, na no mecze siatkarek, obora, koszykarzy, żużlowców, <laughs> prawda? Się, się Nie udało dotrzeć, ale też mówię o tym po to, żeby pokazać, jak, jak, jak wielka oferta tego codziennego życia w Opolu jest. A przecież jeszcze jest fantastyczna filharmonia, ta dramatyczny, nasz miejski teatr lalki aktora, który. Po prostu robi w, w przedstawienia na najwyższym światowym poziomie. Absolutnie to, to jestem zawsze bardzo pozytywnie zaskoczony, jak, jak, jak tam jesteśmy z rodziną, z synem, który, który lubi tam no. chodzić. A przecież można jeszcze wymieniać instytucje, o których mówiłem, Muzeum Polskiej Piosenki, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, w którym się kiedyś odbywały fantastyczne koncerty. COVID nam to na chwilę zabrał, ale wierzę, że, że, że w przyszłym roku. Na to wróci. W przyszłym roku. Na, na pewno <laughs> też. <laughs> to, znaczy, to znaczy, tak jak Pan powiedział, co, co, co najbardziej mi sprawiło przyjemność w tym roku, w tym trudnym roku, to z konieczności, z konieczności ale oczywiście też z przekonania to wyspa Bolko, nie? Mm -hmm. bo to jest perełka nasza. Perełka, która nawet w, no, w tym momencie. kiedy park bioróżnorodności, to jest w kiedy ogóle. Kiedy nam lasy nie, zamknęli, nie jest, do bolko można było wejść. A, <śmiech> 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 Dokładnie. Panie ale to nie ma tak, zawsze jest coś, a Pan jest osobą taką, która non stop myśli o, o tym, co się może w Opolu dziać. Zapewne było coś, co powiedziałby pan tak, to w moim kajecie to jest do poprawy, to jest do, do pracy, to jest coś, co jeszcze możemy zrobić i przerobić. Na pewno też o takich rzeczach myśli pan, myśląc w kontekście nadchodzącego 2021 roku. S są różne, różne tak elementy, które, na które zawsze się zwraca uwagę i o których się myśli, co można byłoby poprawić. W takiej perspektywie miejskiej, przestrzeni publicznej najbardziej denerwuje mnie, jeżeli mogę w ten sposób powiedzieć, mm. kwartał Ozimska-Rejmonta. Tam, gdzie jest ten taki biurowiec Ozimska 19 tak. Wysoki, niezagospodarowana przestrzeń, która niedawno jeszcze była zapleczem budowy dla dla Solarisa, więc, więc absolutnie chciałbym, chciałbym to miejsce zmienić, nadać mu nowego, ładniejszego, ładniejszego wymiaru i w ogóle więcej drzew przy ulicy Ozimskiej pojawić, posadzić. Takie, takie mamy plany. To jest to, co to na pewno chciałbym. Stadion miejski. O, to, to trzeba sobie powiedzieć, że nasz stadion ma jeszcze dzieje, historie, korzenie przedwojenne. Zaplecze tego stadionu jest również niewiele lepsze. Jest tylko kilkaset miejsc zadaszonych, a barak klubowy jest z lat hmm. 70., więc, więc jest to rzecz, która, która na pewno wymaga poprawy. I moje marzenie, czyli żeby w miejsce tego stadionu Park powstał, nie? Żeby, hmm. żeby ten relaks, saunowanie, nie tylko w o w, w, w <grym> <grym> opolskich wyrobisk pocementowych, po było, było jak, najbardziej, jak najbardziej możliwe. I oczywiście więcej zieleni. Nie? To, jest, to jest coś, co. Chciałbym, żeby kiedyś, nie wiem, za parę lat, może, żeby udało się wykorzystać te tereny zielone, które są w mieście, które są zarządzane przez lasy państwowe, żeby zaprosić tam mieszkańców na, na spacer choćby zrobić jakieś ścieżki, zrobić szlaki, po których można było jeździć rowerem czy, czy, czy spacerować, bo, bo pole jest bardzo zielonym miastem, tylko my... E, nie mamy wstępu do tych, do tych lasów, które są od strony Suchego Boru, choćby czyli od ulicy Częstochowskiej, uh -huh. e, czy w Świerkach, w tej chwili e, za Czarnową Samin, gdzie jest potężny zielony teren, który również takim celom mógłby, mógłby służyć. Więc, więc e, jakby e, planów jest mnóstwo i mógłbym wiele wymieniać inwestycji i rzeczy, ale, ale bardzo się cieszę z tego, m, jako Opolanin od urodzenia, jakim Opole jest miastem, jak e, wielkie daje szanse m, rozwoju tutejszym mieszkańcom. Cieszę się, że oni też to doceniają, bo, bo parę lat temu pole było miejscem, z którego raczej się wyjeżdżało. Kilkanaście tysięcy mieszkańców opuściło Opolo od Pracają 2000... To te też studenci, też jest ważne, prawda? Właśnie. A tu się okazuje, że, że fantastycznie radzą sobie opolskie uczelnie w tych trudnych czasach, bo, bo one mm. przecież mają, mają studentów, którzy zostają w Opolu, że ci studenci wybierają Opolę jako swoje miejsce życia, tu znajdują pracę, no i że w dzieci się więcej rodzi. To jest też A, fajna właśnie. statystyka, To jest taka która... ciekawa statystyka, prawda Pan, tak. Wiesz. Która też mnie zaskoczyła, bo bo się nie spodziewałem, że Opole z miasta, które miało najmniejszy wskaźnik dzietności, zastępowalności pokoleń, tak to się nazywa, czyli nasze e, mamy e, rodziły stosunkowo mało dzieci, e, e, najmniej w Polsce, jeżeli chodzi o, 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 o miasta, tymczasem Opole dzisiaj jest liderem szybkości e, e, wzrostu tego no w, i, i, i tej dzietności, więc jest to w parę lat bardzo, bardzo miła... Miła zmiana, bo nic tak nie cieszy jak po prostu dzieci, jak widok przedszkolaków, choćby spacerujących po, po, po Opolu, odwiedzających ogród zoologiczny, czy gdzieś na przykład wspinających się na wieżę piastowską i oglądających z tego panoramę Opola. Panie Prezydencie, to tak na zakończenie te chwile i momenty, które chciałby Pan, żeby się spełniły i w życiu zawodowym, i w życiu prywatnym w nadchodzącym przecież dużymi krokami 2021 roku to przede wszystkim chciałbym do normalności wrócić. Do kina pójść, w restauracji obiad zjeść, spokojnie zakupy zrobić na przykład w jakiejś galerii handlowej. To tak, tak bardzo przyziemnie, ale naprawdę po, po takim roku za tym tęsknię. Ja wszystkim Państwu chciałbym życzyć udanego, radosnego roku, pełno szczęścia, żeby te obawy związane ze zdrowiem zniknęły, żebyście mieli samych przyjaciół wokół siebie, pełno spotkań rodzinnych, żeby wszystko, co, co najlepsze, co sobie odłożyliście, żeby się udało zrealizować w tym przyszłym roku i, i żeby dopisywałam cały rok dobry humor. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Naszym i Państwa gościem był prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Dziękuję bardzo. Dziękuję.